mnie przegonił, nie? Witam serdecznie, panie Michał J. Na transmisji na żywo. Dobra, trzeba sprawdzić, czy ona by na pewno tu jeszcze jedzie. Jedzie, przemieszcza się. Ale te 12 wagonów się nie rozpędzi. Za dużo na tą siódemkę. Cena stacji Poznań Główny odjedzie planowo 22.30, mówię. Na peron trzeci. Syp. Wiedzie, wiedzie. A feriotce mamy 120 czy 125? 125, bo to jest moja eriotka. To jest moja eriotka, ja ją robiłem. Znaczy czasów ja nie zmieniałem, ale... prędkości po swojemu, bo było cały czas 120. Ja mówię, panie, co 120? No wie pan, 125. Znaczy chyba w tym pociągu zmieniałem. Wiem, że w którymś to zmieniałem. Czy ja to w regio robiłem może? W każdym razie w którymś na pewno się w to bawi. Dobra, idzie ten towarowy. Jedzie. Ha, ha, ha. Już jesteśmy blisko, że go widać. I co, to chciało mu się nas wyprzedzać, nie? Wyczerz skoczył. Tak, dobre porównanie, panie Miło. Bardzo dobre. Gdzieś pociąg jedzie. On go słyszę. A towarek gdzie jest? Tu jest towarek. Na górkę się skrył, a on tutaj będzie wyjeżdżał. Dopiero. To będzie chyba. Nie wiem, czy go jeszcze zobaczymy, czy nie. Badać tu po prawej stronie, nie? Za tą górą. O, widziałem. A widzicie, drodzy państwo, on tam jest? My jesteśmy tutaj. Żeginamy pana.
Aha, mamy tylny podniesiony. A to jest... dobre pytanie. Czemu podnosząc przedni... przedni z tej lokomotywy się podnosi tylny, to... nie rozumiem. Dobra. Może i tak jest, albo nie wiem, nie czeka mi się. Ale coś mi tu nie pasuje w każdym razie. Wiecie, drodzy Państwo, nie zwróciłem uwagi na pantograf, tylko tu na ustawienie tych przycisków, przełączników, nie? Wszystko jest w porządku, jest w porządku. No i się tutaj na odwrót załącza te pantografy, jak jest inna kabina. Nawet nie wiedziałem. Dobrze się dowiedzieć nowej rzeczy. Następna stacja Grabówek. No już tak całkiem nieźle wyprzedziliśmy tego towara. Ciekawe, czy na Grabówku będzie wyprzedzał, czy nie? Mam nadzieję, że nie. Maszyna za Grabówkiem jest pojedyncza magistrala, czyli bym się musiał za nim. Gazdowy na stoi. Pomimo tego, że może i trochę czasu by nam się udało nadrobić, nie mamy wjazd. No to nadrobiliśmy, zgadza się.
No, jedziemy. W życiu to nadrobimy, a tym stracimy. No, zgadza się. No już normalnie się tyle nagrywamy w tą maszynę, że już nawet hamowanie dobrze wychodzi tymi wszystkimi spadami. Niezależnie, czy długi, czy krótki, to już dziś mniej więcej człowiek wie, jak tym zahamować. O, reklama Spotify. Dawno nie słyszałem. No i jeszcze te nadmiarowe. Co, elfem też? Już mi wychodzi hamowanie, jo. Już mi wychodzi. Już się nauczyłem trochę. Nie ma problemu z hamowaniem, nie. Ja impulsem to już zupełnie. Impulsem to się hamuje idealnie. Impulsy mi się bardzo podobają, jeśli chodzi o hamowanie. Szybko, wydajnie. Jest ciekaw, czy ktoś wpadnie na pomysł wklejenia loka Shopee. A może lepiej nie. Za dużo Shopee wszędzie by było, wiesz? To już kwestia wprawy i znajomości szlaku. To też się zgadza. No dobrze. 54, a mieliśmy być 46, więc mamy 8 minut opóźnienia. O ile dostaniemy wyjazd. Ej, na razie widzę, że to jakiś... Regio pojechał, nie? Są manewry, nie? A, to jest ta misja spalinowa, nie? Różowe budynki już w nowej paczce nie powinny być różowe, ale jest tylko jeden różowy. Więcej nie ma. No i dadzą S2. No czekam, nie, S2 nie dadzą, dadzą te S10, nie? Ja. On jest. 9 minut opóźnienia ma. Są trzy w grabówku. A to nawet nie zwróci uwagi. Dobra, już się spodziewałem tego odjazdu.
warto się przejechać misją spalinową, żeby zobaczyć nowe otoczenie marzone przez Transkeia. Może kiedyś się przejedziemy. Dzisiaj już nie. Zanim i tak tą trasę skończymy, to będzie po 23 myśl. Ale chciał też jutro jakoś w miarę wstać. Niekoniecznie na live, a chyba że tak. Nie no, na pewno na live. Ja taką maszynę poza transmisjami mam ugram, panie Mati. Szczerze powiem. Ale jakoś mi się tak przyjemło, że no, no jak gram maszynę, to jest ten czat. Jest live, coś się dzieje. A i tak zawsze coś się dzieje, no gdzieś tam. Na miarówki wyrzuci. Ja na boczniku byle mam, mówię, co? To nie chcę iść. Wyjechały za rozjazd, oczywiście. Tu pociąg towarowy jakiś się snuje. Myślę, że ten jest elektryfikowany tędy, bo jedzie. A to jednak nie. Jednak o, tu pojechać. Gdzieś tu się toczy ta trasa. A. Dobra, nie będziemy sobie zdradzać trasy. A będzie ładniej na drawinowie, bo nowe otoczenie jest stworzone. Aha. No, naprawdę fajnie. Cieszę się, panie Onu, że pan wrócił. Co pana ciekawi, panie Micho? Dokładnie do Lubniewa. No, zobaczymy. Co tu się wydarzy. Gdzie jest zwyk? Możemy się o tym postarać przekonać. Nie, to nie. Nie wiem, czy gdzieś tu na ten, nie? Na bocznicę zjechał może. O, tu jest. Patrz, panie, tu stoi byk. Jaka stacja? Zaraz się dowiemy. Na Lubniewie obrót i do Drawinowa powrót na główną magistra. Aha. No to, to kiedyś się przejedziemy. Grabówek wieś. Aktualna stacja. Drawinowa sceneria, myślałem, że to, że ta nowa. Nie, to nie jest nowa. Polecam misję sesu 45, są dwie do wyboru, bo warto. Ja mam tak. SU-42, SM-42 i SM-48. Nie mam SU.
Myślę, że to SU-42 jest za pana. SU-45. U mnie. Dobrze. Mechanik, poczekam. Woła mi nie na pana. Dymna stacja z postojem Drawinowa. Misja 10-11. Jedna z kanałówka, druga z lodziska zachodniego. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No to ja mam SU-42 na 10 miejscu. Hamujemy, bo to 80. Misja osobowa, też zgadza się. Czekam Drawinowie na pan. Osobowe, osobowe, SU-42 jest osobowe. Na bocznicy w lodzisku zachodniej idziemy przypiąć wagony, podstawiamy się w peron, następnie prowadzimy pociąg osobowy 17-225 relacji Grodzic zachodni Grabówek. A becik jest. Becik może jest. Panie, dalej idzie pan, bo ja opóźnienia to jadę innym pasem. No jest opóźnienie, 9 minut. Mam jeszcze towarowe, ale widzę, na czym należy raczej osobowe. A nie, jakoś osobowe dominują. Kiedyś był chyba jeden towar. Kiedyś był jeden towar, pamiętam. Gdzie ja tu jechałem, tym pociągiem towarowym? A, w tym, w Simrailu. Simrailu, bo pociąg towarowy. Ważne, że... Jedzieść. Jo, na pewno. No dobrze, na pewno. Pociągnicy Intercity ze stacji Warszawa Wschodnia Poznań Główny będzie. Będzie na... Wjedzie na... Tor trzeci przy peronie drugim, stacja była. Coś tu pan kręci, panie Simon Getty, a pan nigdy chyba zapowiedzi pociągu nie słyszał na stacji. Nie, no spokojnie, tak to na pewno nie będzie, panie Alo. O nie, to... Trzeba iść kawałek za dworzem. Tak, żeby ich... Nie wiem. I teraz już można z nagraniami od kierownika. Tylko trzeba pobrać z forum. Dobrze, jak aktualizuję paczkę, to też i pobiorę z forum. Dobrze, dobrze, panie Matki. Tak, następny raz będzie misja balinowa. Będzie już paczka z tym zapowiedziami od kierownika. Żeby nie było, będę pamiętał. Malinowy, cytrynowy, lepszy.
Co się dzieje, panie Michu? No nie mamy spodziewarców, zgadza się. Nie mamy. Już stawiłem, bo uznałem, że to ma być stary DLK, który nie jest do końca na czasie i nie ma warsów. No, no, tylko no ja też tak. Ciężko mi jest oszacować, kiedy będzie, bo to różnie bywa. Wieczór wieczorem, raz na drugi dzień trzeba coś zrobić, raz nie trzeba i to tutaj różnie wypada. No jak nie, to zawsze będą zapisy, więc będzie można sobie obejrzeć. Panie Michu, zaraz będzie stacja drawinowa, można iść, pewnie żabka jest przy samej stacji, albo i nawet na stacji, więc... Będzie czas. Na wszystko. Intercity 6, 3-4 relacje bardzo osobne do najgłównej. Jedzie na peron drugi przy torze trzecim. A raczej na torze trzeci przy peronie drugim. Proszę odsunąć od krawędzi perona. Chociaż przyjedzie zgodnie z czasem. Razy dwa. Raczej bym tu obstawał, że na tor trzeci przy peronie drogi. Lepiej by to chyba było. No to nie wiem, u mnie zawsze inaczej na pewno. Dobra, panie Michu, bo ja też się patrzę, a to jest ograniczenie do 40 za chwilę. Ale rzeczy Iwonka zapowiada. Proszę napisać w donatach. W donatach jest Iwonka. Wtedy będzie zapowiadać. Ja, Iwonka jest w donatach. Od najniższej kwoty nawet. Polecam. Również oczywiście polecam zostawić subskrypcję na kanale, aby być na bieżąco oraz dać dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia o najnowszych odcinkach. Złotówki nie zapłacę, złotówka, złotówka i będzie 100. Ojejku, jejku. A jakby tak się każdy ma to patrzeć, to by nie byłeś w sklepie nie kupił, bo coś złotówkę kosztuje. No, Iwonka nie ten. Nie zapowiada na stacji, jeszcze się nie zdarzyło. Kiedy będzie ten pociąg, no właśnie wjechał. Z opóźnieniem 9 minut. Gdzie tam zmiana maszynist? Idziemy dalej, a nie? Z
zmiany się zajdzie. A takie buty. No dobrze, to są sobie zmieniajcie, jak tam uważacie. Żebym się nigdy nie spodziewał, że mnie tyle osób będzie oglądać. Witam serdecznie. Anna. Jeść tu z boku. Planowy odjazd godzina 20.03 i godzina 20.12. 9 minut opóźnienia.